Miałem wam jakąś historię opowiedzieć, to wam opowiem historię. Dużo osób mogło tego nie słyszeć, pewnie to kiedyś mówiłem, ale mieliśmy taką super rozrywkę w gimnazjum, że bawiliśmy się w tworzenie tak zwanej kupy. I to nie jest to, co myślicie. Pewnego tam mieliśmy zajęcia, jakieś tam lekcje, coś takiego. Mieliśmy butelkę po wodzie, było tam jeszcze trochę wody i stwierdziliśmy, że wsypiemy tam po prostu wszystko, co mamy przy sobie. Ktoś tam miał, kurwa, barsz jakiś, jakieś tam rzeczy, które znaleźliśmy w klasie. Coś tam trochę fanty wlaliśmy, trochę jakiś tam Snickersa poleciało podrobionego do środka. I wzmieszaliśmy to i stworzyliśmy jakiś taki koktajl pełen wszystkiego. Nabrał przerażający brązo... Czy ten gościu grozi mi nożem, czy machał biletem? Kiedyś żeśmy poszli po... Znaczy, ja stwierdziłem, że stworzę po prostu taką idealną, nie? No i wziąłem w domu, przed przyjściem do szkoły stworzyłem koktajl perfekcyjny, który cuchnął jak pojebany, wszystkim naraz. Miał konsystencję takiej troszeczkę galaretki, o, bo dodałem żelatyny do środka i oczywiście miał brązowy kolor. I ja to przynoszę do szkoły, pokazuję chłopaki, a oni, ja pierdolę, ale idealna, Jezu, co ty stworzyłeś? Stwierdziłem, że oczywiście pójdę o krok dalej. No i zrzuciłem ją troszeczkę na tym, zrzuciłem ją w toalecie. Położyłem po prostu, wycisnąłem ją dosłownie ze środka, jak lody Solo, na deskę klozetową, taką wiecie, na deskę, tą, którą się opuszcza, na której się siedzi. No i nie wiedziałem wtedy jeszcze, co się odpierdoli dosłownie za krótką chwilę. Poszliśmy na lekcję, mieliśmy matematykę, zawsze na matematyce nasz nauczyciel był Antek. Antek do mnie dzwoni, mówi, stoimy pod tobą, mordo. No i poszliśmy na matematykę i nauczyciel matematyki, pan Niedźwiedź w Trójce Społecznej w Krakowie, był zawsze mocno hardy i był znany z tego, że mówił, panie ratoń. No bo ja zawsze oczywiście odpierdalałem najwięcej, bo za czasów gimnazjum byłem typowym błaznem klasowym. I ja widzę, jak on wchodzi do klasy, zaczyna się matematyka i on zawsze na początku rzucał dziennikiem o biurko, ale tak leciutko, ale było słychać, tak, że... Tak, czajem o tym. I on wszedł i pierdolnął tym dziennikiem tak, że się zdziwiłem, że on jeszcze jest w całości. Widać było, że był wkurwiony, nie powiedział ani słowa, nie zaczął lekcji, tylko wyszedł z sali. I zobaczyliśmy tylko, jak przez okna idzie dziedzińcem szkoły. Z takim bardzo wkurwionym krokiem, nie? I zapierdala, i idzie, kurwa. Nie ma go parę minut, minęło już 15 minut lekcji, widzimy jak wraca, jeszcze bardziej wkurwionym krokiem. Znaczy nie, przepraszam, inaczej. Trochę spokojniejszym, ale nadal takim zdecydowanym, zniepokojonym, niepokojąco dziwnym krokiem. Jak nie on, bo był taki duży gość, ale zapierdalał normalnie 20 na godzinę minimum. Takim spacerkiem pojebanym. Spacerkiem. Wchodzi do klasy i z pełnym spokojem bierze ten dziennik i mówi... No to moi drodzy, zaczynamy lekcję matematyki, otwórzcie tam podręczniki na stronie takiej a takiej, a ja w tej chwili złożyłem apelację, żeby pan ratoń został usunięty ze szkoły. I ja, wiek gimnazjalny, po prostu tak się wewnętrznie zesrałem w gacie, że to było po prostu niesamowite, nie? Dosłownie, temperatura 45 stopni organizmu, zaczynam się pocić, nie wiem co się dzieje i kurwa tak siedzę i myślę, kurwa, serio? Nie, kurwa. Nie ma opcji. On z pełną powagą to powiedział i co najlepsze, on to zrobił. Nie wiem jakim cudem, ale się skapnął, że to byłem ja. Po lekcji dopiero ja podchodzę do niego i się pytam, że w takim razie proszę pana, co teraz, bo... On taki wkurwiony, nie pamiętam już co dokładnie mówił, zaczął mi tłumaczyć, co ja odjebałem, że tam się dowiedział, że to ja i tak dalej. Skończyło się na szczęście na tym, nie pamiętam co dokładnie tam było, bo to było ładnych kurwa 10 lat temu, nie? I ostatecznie wyszło na to, więcej niż 10 lat temu, że miałem to posprzątać, rodzice zostali zawiadomieni i już nikt nigdy kupy w butelce nie zmontował. Ale jakby poszedłem na dno jako twórca tej jedynej, najlepszej, która... A wiesz dlaczego on się tak wkurwił? Nie. Bo myślał, że to prawdziwe gówno. I to było moje zwycięstwo. Nie wiedział, że to jest jakaś zmieszanka. Ale dziwna. Czekaj. On myślał, że faktycznie ktoś osrał deskę i to tak zostawił. Aha. Dlatego się tak wkurwił. Nie A wiem czekaj. Skąd wiedział, że to ja. Może Aha. założył, bo jakby... Zawsze strzelał, że to ja coś odjebałem i niestety zawsze miał rację. I bo tak wyglądało moje gimnazjum.
Ale to było naprawdę straszliwe przeżycie, naprawdę, masakra. Ja ale nie, z panem niedźwiedziem mamy... ta historia, powiem ci. Z panem niedźwiedziem mamy dobrą relację. Jakiś czas temu w Krakowie go spotkałem w bardzie, chyba się Bart tak knajpa nazywa, z planszówkami. A tak, dzień dobry, dobry wieczór, on, o, stary. Panie Ratoń!